No siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam was w kolejnym domowym, głównie reading vlogu, aczkolwiek mamy jakieś tam plany na weekend, więc może weekend nie będzie tak całkiem domowo, zobaczymy. Natomiast dzisiaj jest wtorek i właśnie urządzam sobie maraton gotowych na wszystko, bo stwierdziłam, że mam na to ochotę i tak jak zaczęłam po prostu oglądać jeden odcinek, no to tradycyjnie na tym jednym się skończyć nie mogło i oglądamy już któryś z kolei, pewnie dzisiaj skończę pierwszy sezon wreszcie, a potem już będę oglądać kolejne, których jeszcze nigdy w życiu nie widziałam. Pierwszy sezon robię sobie rewatch, większości rzeczy nie pamiętam i tak. Natomiast dalej to już będzie takie, wiecie, zupełnie po raz pierwszy zetknięcie się. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie czytelnicze tak na początku, z czym zaczynamy w ogóle w tym tygodniu czytanie, no to tak, po pierwsze zaczęłam troszeczkę bardziej podczytywać, znaczy no dosłownie no niewiele, ale mimo wszystko zaczęłam, wróciłam po prostu do Jak człowiek staje się mordercą, bo jak wiecie, najpierw słuchałam tego w audio, a teraz zaczęłam to sobie po prostu faktycznie czytać. I tę trzecią część, jakby, którą, od której zaczynałam, czytałam sobie do 224 strony, nawet mam tutaj znaczniki i będę ją sobie czytać dalej powolutku, bo strasznie mnie ostatnio na nią wzięło i mnie zachęciła i będę ją sobie czytać. Oprócz tego zaczęłam też Serafinę, którą przez ostatnie 2 miesiące miałam w TBR-ze i jakoś się jeszcze nie złożyło, żebym ją przeczytała. I na razie, co prawda, jak ją już w końcu zaczęłam, przeczytałam 34 strony. I stwierdziłam, że jest strasznie nieciekawa i tak ciężko mi jest do niej wrócić. Zaczęłam ją czytać 2 dni temu, tak mi się wydaje. I po prostu ten początek nawet nie był nudny, tylko nieciekawy. Tak bym to po prostu powiedziała i dla mnie to jest idealne określenie tego, że ten początek jest nieciekawy dla mnie. I ciężko mi po prostu zmotywować się, żeby do tej książki wrócić, ale mam nadzieję, że mimo wszystko to zrobię. Oprócz tego dalej robię Lilith Kressa, tym razem tom drugi oczywiście. Jestem za połową drugiego tomu, na stronie, nie wiem, 376, będę zaczynać 36 rozdział. Lilith drugiego tomu, czyli Król bez miarów, no bawię się chyba jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, bo teraz faktycznie więcej rzeczy ogarniam, takie najważniejsze rzeczy pamiętam, więc też dużo mniej, a praktycznie już w ogóle się nie gubię w tej historii, tak jak na początku to było, więc bardzo się cieszę, że wreszcie na ten Lilith się zdecydowałam i niesie mi to mnóstwo fanu. Także tak, tom drugi. I jeszcze chyba jedna książka i to będzie wszystko. Chyba jeszcze jedna, którą obecnie czytam. Tak, nic więcej koło siebie nie widzę. Jeszcze jedna książka, którą obecnie czytam, a właściwie słucham. I o której mówiłam ostatnio w Book Haulu, że ją sobie zamówiłam. I przez to wrzuciłam ją też od razu do mojego TBR card. I właśnie będę sobie ją niedługo kontynuować i mam nadzieję kończyć. I już się zapatruję na kolejne tomy. Wiedźmin, słuchajcie, zaczęłam moją przygodę z Wiedźminem. Ostatnie życzenie, czyli pierwszy zbiór opowiadań. Będę zamawiać za jakiś czas drugi, ale tak jak już mówiłam też w czasie Book Haulu, te wydania Wiedźmina i te i w ogóle też te growe okładki, jakby okładki od gier, one są wszystkie tragiczne. W sensie, no, nie są to najładniejsze wydania, a te książki są tak strasznie drogie, że to jest masakra. Między 40 a 50 zł za jedną taką książkę nieużywaną, błagam, a nawet używane są wystawiane po 30 zł, gdzie doliczając wszystkie koszty wysyłki i te opłaty serwisowe, to wychodzi tyle, ile za nieużywaną z Allegro bez opłat dostawy, więc tragedia jest. I ja naprawdę nie wiem, czy ja w ogóle, znaczy jak już zaczęłam, no to chciałabym zbierać dalej tę serię, wiecie, fizycznie, ale z drugiej strony nie chcę wspierać po prostu takiego działania, żeby Wiedźmin tylko dlatego, że teraz jest rozdmuchany, bo serial, no to w takich po prostu najgorszych wydaniach, gdzie w środku też, ja nie wiem jakbym to czytała, bo to nie jest zbyt fajny też druk w ogóle w środku, więc cieszę się, że się mogę posiłkować słuchowiskiem, do tego dążyłam przez cały czas. Słucham słuchowiska tych opowiadań i słuchowisko jest przegenialne, absolutnie świetne, uwielbiam słuchowiska. Wydaje mi się, że po pierwsze każda książka obowiązkowo powinna mieć od razu robionego audiobooka, każda książka wydawana, a każda fantastyka obowiązkowo powinna być tworzona jako słuchowisko. Świat byłby wtedy o tyle piękniejszy. Tak,
Tyle chciałam powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samą historię, jest bardzo ciekawa. Te fragmenty, to znaczy tak, ja jestem po dwóch opowiadaniach plus te dwa przerywniki, które się nazywają Głos Rozsądku i teraz będę czytać Głos Rozsądku 3. Natomiast te przerywniki Głos Rozsądku są beznadziejne i mi się nie podobają. Pierwsze opowiadanie było prześwietne. Drugie było takie w sumie spoko, w sensie po prostu lepiej się tego słuchało niż ono było faktycznie. Jakby poziom tego opowiadania był niższy niż to, w jaki sposób było przedstawiane. Ale no, jestem zaciekawiona i właśnie po tym pierwszym opowiadaniu, które dla mnie było naprawdę super, jestem ciekawa, jak to będzie dalej. No i na pewno właśnie opowiadania będę sobie chciała dokończyć. I ten tomik oraz ten drugi również. Zobaczymy, jak to będzie z tą bardziej fabularną, bardziej powieściową formą na kolejne książki z Wiedźmina. Ale tak, na pewno będę sobie kontynuować w formie słuchowiska. Jestem mega podjarana i bardzo przyjemnie mi się tego słucha. Aż po prostu miałam ochotę wczoraj już nic nie robić, tylko włączyć sobie słuchowisko na słuchawkach i po prostu leżeć i się delektować tym, więc jak będę coś robić później i będę sobie miała czegoś słuchać, to na pewno będę słuchać Wiedźmina właśnie, ale w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przydługi wstęp i po prostu zapraszam Was na vloga, a ja idę dalej oglądać Gotowe na Wszystko. Chciałam Wam jeszcze tak na szybko pokazać, bo mi przyszły nowe ciuchy, które już oczywiście sobie porozwalałam, ale ponieważ przyszły dzisiaj, to też od razu tak myślałam, że Wam je tutaj wrzucę. Po pierwsze koszulka, która nie jest czarna i nie jest szara, ma kolor i to jest Dead Inside but Caffeinated i mi się strasznie to podoba. Te kolory też są w porządku, ale właśnie te takie Granny Skull trochę, bo jeszcze takie właśnie coś tam z babciami była ta taka koszulka, taki wzór, no jest bardzo spoko. Jeszcze jedna, która liczyłam, że będzie taki materiał jak moje dwie ukochane szare koszulki, dwa zwykłe t-shirty jakieś tam z motocyklami, ale to jest troszkę inny materiał. Natomiast też jest w miarę gładka i spoko. Taka po prostu luźna Chicago, myślę, że będzie w porządku. No i koszula. Koszula po prostu, która będzie sprawiała, że wyglądam, jakbym wracała z budowy, ale chciałam ją, bardzo mi się podobała i chciałam właśnie taką zieloną kratę, więc będę miała jeszcze dodatkowo koszulę zieloną kratę. Mam wrażenie, że strasznie długo do Was nie gadałam, ale kwestia jest taka, że ostatnie moje dni były bardzo obfite w sprzątanie, takie gruntowne, więc no, chociaż jeszcze czytelniczo również było w miarę obficie. No i tak pokrótce mówiąc, no to po pierwsze przeczytałam wreszcie Kaiju No. 8, tomik czwarty, no i czekam na kolejne oczywiście. Kaiju jest świetną taką przygodówką. Na początku tego tomiku miałam takie wrażenie, że kurczę, a może się zaraz okazać, że w tej serii każdy tomik jest trochę podobne do siebie, troszkę tak samo to wszystko się toczy na jedną modłę, tak jakby, ale potem troszkę więcej zaczęło się dziać i trochę inne rzeczy i to jest bardzo mocno oparte na akcji, ale
jest to świetna akcja i tutaj są świetne rzeczy i pomysł na świat i tak dalej, to jest po prostu super, mnie się bardzo podoba. Skończyłam Wiedźmina i myślę, że w niedługim czasie będę zaczynać sobie Miecz Przeznaczenia, czyli drugą część opowiadań, drugi tomik opowiadań. Będę sobie je również słuchać właśnie w audio, tym bardziej, że już do mnie ten tomik leci, ponieważ słuchowisko jest 10 na 10, jest świetne, po prostu tak jak mówiłam, ja uważam, że każda fantastyka powinna doczekać się swojego słuchowiska, bo to naprawdę strasznie nadaje klimat taki właśnie krawędziarski, chociaż w Wirionie to było jeszcze lepsze, jeszcze bardziej tam mi się podobało słuchowisko i właśnie to, w jaki sposób to było pisane i w jaki sposób było czytane. Sam Wiedźmin, sama książka, no tutaj już nie jest tak kolorowo. Jak dla mnie ciężko mi było ją ocenić, ponieważ z jednej strony jakby doceniam bardzo za pomysł, wykorzystanie tej słowiańskości i tak dalej, tworząc taką fajną fantastykę, która faktycznie super się wybiła i pomysł był naprawdę bardzo fajny, więc to doceniam jak najbardziej. Z drugiej strony uważam, że to nie jest jedyna polska fantastyka, która zasługuje na to, żeby się tak mocno wybić, bo jest bardzo dużo polskiej fantastyki, która jest dużo lepsza od tego, a nie jest po prostu rozmuchana na skalę światową. I to jest przykre, no wielka szkoda. Chociażby Wirion, jak dla mnie, jest taką książką, która by się świetnie sprzedała i świetnie spisała również za granicą. Ja miałam problem, żeby ocenić Ostatnie życzenie, bo stwierdziłam, że 3 gwiazdki to jest jednak trochę za dużo w przypadku tej książki, więc dałam jej 2,75, czyli 2¾. I kwestia jest taka, tak jak mówiłam, pierwsze opowiadanie to dłuższe, bo te głosy rozsądku to takie wstawki, pierdów w sumie, po co, to nie wiem. Ale to pierwsze opowiadanie Wiedźmin było naprawdę świetne. Potem niestety każde kolejne było za bardzo przegadane. Większość z tego, i ja to mogłam bardzo łatwo obserwować po prostu po czasie nagrania tego słuchowiska, że po prostu większość opowiadania stanowiło takie gadanie. Gadanie o teoretycznym jakimś problemie, o jakimś może teoretycznym potworze, czy teoretycznym zadaniu dla Wiedźmina, albo po prostu gadanie jakiejś opowieści, historię. A sama akcja i to, do czego Wiedźmin jest tworzony, to było dosłownie końcóweczka każdego opowiadania. I o ile jakby też spora ilość właśnie gadania w tym pierwszym opowiadaniu tak fajnie to do tego poprowadziło i nie czuć było tego, że to jest przegadane, bo potem były i tak fajne akcje i w ogóle fajnie to było napisane i tak dalej, no to dalej już za bardzo właśnie przegadane i ja jestem pewna, że jak ja tę książkę bym po prostu sobie czytała, to bym się strasznie wynudziła. To bym się wynudziła i na pewno tak szybko bym jej nie przeczytała. Dlatego mówię, tutaj zyskuje bardzo mocno słuchowisko. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jestem też ciekawa, jak mi się spodobają te książki, które już są jakby jedną opowieścią, jedną fabułą, bo mam niestety wrażenie, że mogę mieć z tym problem. Oprócz tego Yennefer tutaj pojawiła się w jednym z opowiadań i mi się nie podoba bardzo jej postać, strasznie nieprzyjemna. Z dobrej fantastyki, w sensie takiej, która mnie osobiście się bardzo podoba, no to skończyłam Króla Bezmiarów, czyli drugi tom Księgi Całości Feliksa Kressa. No osobiście dla mnie jest to świetna książka, ja bardzo lubię tę serię i strasznie się cieszę, że robię sobie właśnie ten reread, że mogłam zreadować ten tom drugi, on jest właśnie taki bardziej piracki, ale nie dzieje się tylko na morzu, tak jakbyście byli zainteresowani, to nie tylko, ale od piratów jakby cała historia się zaczyna, przede wszystkim od jednego pirata, ale potem troszeczkę bardziej w tej historii ster przejmują kobiety. Bardzo silne, ale też no niezwykłe i dosyć momentami brutalne kobiety, tyle powiem. Książka świetna i tutaj akurat musiałam jej zmienić ocenę, bo o ile
Pierwszy tom właśnie zostawiłam te 3,5 gwiazdki, przez to, że ciężko się za pierwszym razem wgryźć i zrozumieć wszystko, co jest przedstawione, jeżeli chodzi o świat i akcje i tak dalej, to tutaj już jak dla mnie łatwiej jest wejść w to wszystko i przede wszystkim akcje dużo bardziej zasługują na wyższą ocenę, więc zdecydowałam się jednak zmienić tej książce ocenę na 4 gwiazdki. Nie uwierzycie, ze skończonych rzeczy to chyba by było na tyle, bo chyba już mówiłam, że Wojnę w Blasku Dnia skończyłam. W każdym razie nie uwierzycie, ale zabrałam się dalej za Wojenną Burzę. Co prawda przeczytałam jakieś 20 może, 20 parę stron, ale zamierzam ją teraz kontynuować, sobie ją właśnie teraz czytać, żeby tę książkę wreszcie skończyć. Robi się coraz lepiej, w sensie coraz bardziej zaczynam się w nią wciągać, więc jest naprawdę dobrze. Też troszeczkę dalej sobie czytam, jak człowiek staje się mordercą. Nie wiem, czy chyba troszeczkę jeszcze czytałam, jak ostatni razem o tym mówiłam. I teraz będę zaczynać kolejny dział, czyli kiedy mężczyzna zabija partnerkę. Też jestem bardzo ciekawa, też tutaj mam znaczniki, jak widać. No i jeszcze jedna rzecz. Zaczęłam sobie słuchać w audiobooku Królestwa Kanciarzy. Natomiast nie wiem, gdzie jestem. Wiem, że jestem jakoś na 4. rozdziale, czyli niewiele jeszcze odsłuchałam. Ale zaczęłam sobie słuchać w audiobooku i bardzo możliwe, że w końcu przerzucę się na czytanie tej książki fizycznie, bo audiobook średnio mi leży. Wolę jednak jakby moją interpretację czytając. Ale nie jestem jakoś bardzo wciągnięta, nie jestem jakoś bardzo przekonana póki co do tej części. Zobaczymy, jak będzie dalej. Osobiście póki co uważam, że 6 Wron powinna mieć troszeczkę inne zakończenie, tak żeby się skończyć na jednej książce. Ale zobaczymy, może potem będzie mi się dalej bardziej podobało. I w sumie tyle. Zapomniałam, że ja mam jeszcze kawę. Słuchajcie, tak, przechodzę do Was z lekkim update'em czytelniczym. Kawa mi już całkiem wystygła. Zapomniałam, że mam kawę, nie dopiłam jej i nagrywałam przed chwilą film i mi wystygła kawa. Cudownie, cudownie. Natomiast mam Wam parę rzeczy do pokazania. Jeżeli chodzi o książki, ostatnio za żadne nie mogę się zabrać, nie czytam książek za bardzo, natomiast słuchałam jednej przede wszystkim książki i wczoraj straszną miałam ochotę i się rzuciłam na mangi, strasznie mnie wzięło na mangi, więc właśnie sobie wczoraj kilka przeczytałam i czytam dalej i dalej mam ochotę na mangi. Tak, więc to jest kolejny sezon mangowy. W sensie na książki różne też mam ochotę, ale jakby nie mogę się zebrać do ich czytania. Nie wiem czemu. Pierwsza rzecz jeszcze zanim przejdziemy do książek. Zdjęłam paznokcie, bo już jeden mi odpadł i mnie zaczęło wkurzać, że inne się podwadzają, więc po prostu je zdjęłam, bo już i tak po ostatnim robieniu paznokci planowałam je zdjąć i sobie troszeczkę odpocząć od długich paznokci i po prostu używać normalnych lakierów, więc za niedługo też na pewno sobie po prostu te paznokcie pomaluję. Druga rzecz, jak przyjechali moi rodzice z babcią, to byliśmy w IKEA i mam nowe roślinki, ale to już Wam pokazywałam. Dzisiaj wieczorem też idziemy do kina, w ogóle jestem bardzo podekscytowana, bo ostatnio w ogóle mam ochotę chodzić do kina, bo to takie fajne, inne przeżycie, zawsze tak można wyjść z domu i się trochę odchamić, jak to się mówi. Zacznijmy może na szybko jeszcze właśnie od tych mang, bo wiem, że zwykle to mniej Was interesuje, ale po pierwsze, co zaczęłam i co chyba za 2 dni temu przeczytałam, no to Niebieska Flaga, tomik 4, kontynuacja tej niesamowicie ciepłej i uroczej serii. Bardzo mi się podobała kolejny tomik, który jest na 4 gwiazdki jak najbardziej i chcę bardzo to kontynuować, bo jestem ciekawa po tym zakończeniu, jak ta historia się dalej potoczy i tak jakby te więzi, które zaczynają łączyć bohaterów i
jakby nie tylko zaczynają, już zaczęły, już łączą, ale niektóre rzeczy tak jakby, wiecie, troszeczkę idą we właściwym kierunku, a inne z kolei nie do końca we właściwym przez to, więc jestem ciekawa, jak to ostatecznie będzie dalej się toczyć z tą serią i z tą mangą. Potem sobie przeczytałam Pasożyta, trzeci tomik. Uwielbiam tę historię, w sensie ona w ogóle szczególnie w tym tomie jest mocno krwawa, ale bardzo ciekawy to był tomik i jestem bardzo ciekawa, jak to też będzie szło dalej, bo strasznie mi się spodobało już od pierwszego tomiku i właściwie dzięki tej mandze, którą też kupowałam sobie pierwszy tomik w styczniu, dzięki tej mandze troszeczkę nawróciła moja chętka na mangi w ogóle, więc tak, kontynuuję z Pasożytem, już czekam na tomik czwarty i tam się zapatruję na jego premierę. Potem przeczytałam sobie coś lżejszego, Projekt Cosplay, pierwszy tomik, i to było tak fajne, w sensie nie spodziewałam się, że aż tak mi się to spodoba. Ta główna bohaterka, która jest na okładce, to chyba jest mój nowy crush, ona jest taka fajna, no jest bardzo ładna i ona nie jest taką jakby pustą blondynką, jak mogłoby się wydawać, i szkolną gwiazdeczką, ale ona ma tak ciekawy charakter i takie fajne podejście, że no po prostu wow! I jeszcze jak tego naszego głównego bohatera jakby zaczyna podbudowywać, ta ich znajomość się zaczyna, no bardzo to jest fajne, bardzo spoko tomik. Aha, Parasite'a w sensie tego oceniłam chyba na 4,25? A to nie pamiętam, na ile oceniłam, 4 gwiazdki? Bardzo mi się spodobała i ja chcę to strasznie kontynuować dalej. Ja jestem strasznie ciekawa, co będzie dalej. I dzisiaj, zanim pójdziemy do kina, musimy iść do Empiku, bo w Empiku ostatnio było parę tomików, w sensie różnych części tej serii, łącznie z pierwszym. Więc może uda mi się dorwać drugi tomik akurat. No i kontynuowałam czarodziejki.net. Przeczytałam tomik 9 i 10. Auć, w sensie to jest mocne, ta seria jest naprawdę mocna, ona ma na okładce od 16 lat i tak z jednej strony może tak, ale z drugiej strony to, że się ma 16 lat, to nie znaczy też, że ma się wystarczające nerwy do czytania tej serii, bo naprawdę jak ja się zabrałam za ten 9 tomik, to było takie auć i taki po prostu ból emocjonalny i takie obrzydzenie jeszcze momentami, ojejku, że warto mieć na uwadze, że to jest manga o 14-letnich dziewczynkach, to jeszcze które dostają magiczne moce i różdżki w ogóle i są czarodziejkami, to jest jakby... To nie znaczy, że to będzie urocza historia, bo te wszystkie dziewczynki są bardzo nieszczęśliwe i mają bardzo schrzanione życie i... Wzięłam sobie Junji Ito i Miasto Nagrobków i przeczytałam póki co dwie historyjki. Pierwsza była bardzo fajna, bardzo fajna. Druga, w sensie też fajna, ale jakby była za szybko ucięta, takie mam wrażenie. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Będę sobie po prostu powoli podczytywać. Oczywiście to są takie bardziej creepy, horrorystyczne trochę opowiadanka, ale fajnie, cieszę się, że się za to zabrałam. No i jest jeszcze książka. Jest jeszcze książka, którą właściwie słuchałam sobie w audio, w słuchowisku, ponieważ ostatnio przyszedł mi drugi tom opowiadań wiedźmińskich, czyli mieć przeznaczenie. Miecz Przeznaczenia. I jak mówiłam, że pierwszy był przegadany i po prostu jakbym go czytała, to byłby nudny, to mimo wszystko po przeczytaniu tego, po odsłuchaniu tego, pierwszy zbiór opowiadań podskoczył do góry w moich oczach, bym powiedziała, bo ten... Tutaj nie dzieje się nic prawie, w sensie coś niby pozornie się dzieje, ale o ile w pierwszej książce te opowiadania, mimo że były przegadane, to ostatecznie dochodziło albo do jakichś walk, albo do jakichś większych akcji, chociażby na sam koniec tych opowiadań. No i pierwsze w ogóle opowiadanie, pierwsze było naprawdę fajne, ale potem wszystko na łeb, na szyję, a tutaj po prostu nawet nie ma takich akcji. Tutaj jest... ciągłe wzdychanie tego Wiedźmina do tej Yennefer, która jest taką suczą, no przepraszam bardzo, ale Yennefer jest po prostu okropną postacią, a ten po prostu jak jakiś po prostu
nie wiem, niedojrzały nastolatek z pierwszą miłością swoją, tragiczną, jeszcze w ogóle w niedostępnej postaci i osobie zakochany. Tak po prostu ciągle o niej myśli i o niej wspomina. I z jednej strony jest to wzdychanie do Yennefer, jeszcze jest jedno całe opowiadanie, które było tak okropne i tragiczne, które właśnie jest poświęcone temu, że on wzdycha do niej i jest jeszcze inny, z którym ona też na boku różne rzeczy robiła i ona nie wybrała ani jednego, ani drugiego, a oni i tak się chcieli o nią bić. No, co za nienormalne chłopy, naprawdę. I on z jednej strony jest jak taki po prostu jeszcze niedojrzały cieć, który nie potrafi dostrzec wad w tej wrednej babie, to z drugiej strony jeszcze jest, przepraszam za wyrażenie, ale nie jestem w stanie inaczej tego określić, po prostu ruchaczem. Bo wszystkie laski lgną na Wiedźmina, i on jakby no nim nie odmawia, no co on im będzie odmawiać w sumie, ale mimo wszystko w głowie cały czas jest ta jedna, której on tak z niewiadomych przyczyn pragnie. No to jest żenada. Ta książka i ten zbiór to jest żenada. Potem jeszcze, wiecie, pod koniec tam się pojawia Ciri, ale też takie denerwujące dziecko i w sumie nie podobało mi się tutaj praktycznie nic, ale i tak dosyć optymistycznie oceniłam ją na dwie gwiazdki. Po prostu po tym, co ja przeżyłam, tutaj nawet słuchowisko tego nie ratowało. To sobie wyobraźcie, co ja osobiście przeżywałam, że nawet słuchowisko tego nie ratowało. Jak w pierwszej części słuchowisko było przednie i po prostu nie byłam w stanie przerwać tego słuchać i chciałam tego słuchać, chociaż jakby oddzielając i biorąc całą historię, to nie było to aż takie fajne. To tutaj nawet słuchowisko tego nie ratowało, bo ostatnie dwa opowiadania to ja myślałam, że no nie no, ja to już rzucę w kąt i ja tego nie dokończę. To nie jest to, co ja miałam nadzieję, że dostanę. To nie jest Wiedźmin, który ma jaja i idzie i walczy z potworami, jednocześnie mając jakąś tam historię swoją w tle. Przepraszam, ale ta książka dla mnie osobiście to jest jeden wielki dramat i ja nie chcę na razie mieć nic wspólnego w związku z tą serią, w sensie z tą oryginalną serią i jej sobie kontynuować, ale jak wyjdzie ta wersja Wiedźmin Ronin, to i tak zamierzam ją kupić i przeczytać. Jeżeli tamto będzie tak sknocone i będzie to tak mocno wzorowane na oryginale, to będzie źle. Ale zobaczymy. I tak się jeszcze przekonam. Natomiast co? Na ten moment to tyle. Już i tak się troszeczkę rozgadałam, więc potem się do Was jeszcze zgłoszę z jakimś ostatnim, ostatecznym update'em i zakończeniem vloga. Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think real hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Okay, jak zwykle vlog i całe moje gadanie wyszło dłuższe niż zamierzałam, więc szybciutko postaram się uwinąć z tym podsumowaniem. Nie pokazywałam Wam jeszcze, zaczęłam się troszeczkę bawić w malowanie brzegów stron i na przykład takie w sumie zwykłe do These Violent Delights, tylko że w opakowaniu ta farba wyglądała na jaśniejszą i chciałam, żeby to był jaśniejszy róż, ponieważ jedno z tych limitowanych, jakichś tam specjalnych edycji właśnie These Violent Delights za granicą miało takie piękne, jasnoróżowe właśnie brzegi i to mi się strasznie spodobało. Mimo, że do okładki to w żaden sposób niby nie pasuje, ale mnie to strasznie pasowało, więc stwierdziłam, że chcę różowe brzegi i mam różowe brzegi i tak jest po prostu spoko. Z takich troszeczkę bardziej zdobionych, no to troszeczkę sobie schrzaniłam, ale Beware the Night zaczęłam malować i troszeczkę właśnie zwaliłam, jak robiłam farbą, bo miałam za gruby pędzelek, jak robiłam wzory, ale troszeczkę to już
starałam się naprawić i potem to próbowałam naprawić jeszcze właśnie złotym takim brush markerem poniekąd, to nie do końca marker, ale takim brushem. I nie widać za bardzo, że to jest złote, to po prostu bardziej wygląda na żółte najzwyczajniej w świecie i każda strona wyszła inaczej i góra i dół mi się najbardziej podobają, tutaj to już po prostu właśnie sknociłam, więc jak w jakiś sposób musiałam to sobie odratować. Nie jest źle, jakby nie narzekam, trochę się po prostu cały czas uczę i tyle. Ważne, że to są moje książki, więc mogę sobie z nimi robić co chcę i tyle i będę sobie na nich ćwiczyć. Teraz jeszcze zaczęłam malować Cinder, uwaga, i będę chciała zrobić tam na brzegach taki galaxy effect. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, tak jak mam to w głowie, na razie schnie mi czarna farba. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie, z mang to tylko troszeczkę sobie kontynuowałam Miasto Nagrobków. Jestem teraz na opowiadaniu Przodkowie. Nie pamiętam w sumie, czy przeczytałam 2 czy 3 od ostatniego czasu, ale były całkiem spoko, chociaż mam wrażenie, że właśnie tutaj za szybko to się kończy, że w większości tych opowiadanych, tych historii po prostu ta groza jest skondensowana na sam koniec, który ma się w ostatniej stronie, zamiast być stopniowo rozbudowywana. Aczkolwiek to z sąsiadką było w miarę ciekawe, ale tak po prostu mam wrażenie, że za szybko to wszystko się urywa i nie wychodzi to tak dobrze jak w poprzednim zbiorku właśnie tego autora, który czytałam. Dalej czytam sobie Wojenną burzę, natomiast nie jestem za bardzo wciągnięta. Jestem na 174 stronie i jakoś nie mogę wgryźć się z powrotem w tę historię. W sensie nawet nie chodzi o to, że ja za bardzo nie pamiętam poprzednich tomów, bo to najważniejsze rzeczy jakby pamiętam cały czas i po prostu kwestia jest jakaś taka, że nie wiem, za dużo tutaj jest opisów, gadania i na razie nic się nie dzieje, a książka jest naprawdę gruba, więc zobaczymy jak to będzie z tą częścią. Ja po prostu czekam na jakieś porządne rozwiązanie tego wszystkiego, a nie takiej troszeczkę zabawy jeszcze z wzdychaniem do właśnie między bohaterami, gdzie tam troszeczkę romans nie wypalił i zamiast się przybliżyć, to się oddalają. Nieważne, nie chcę za bardzo spoilerować, ale takie troszeczkę niepotrzebne dramy się tutaj dzieją. Słucham sobie dalej Królestwa Kanciarzy i jestem na teraz trzeciej części i na rozdziale 14, więc jeszcze troszeczkę mam do odsłuchania. Ale też średnio mi się podoba ta książka. W ogóle ostatnio mam problem zabrać się za coś, co by mi się naprawdę podobało i co by mnie tak na maksa wciągnęło. I tutaj mam taki problem po prostu, że ta książka jest chaotyczna. Widać jakby ta część była troszeczkę na siłę. To, co wydawało mi się, że będzie takim głównym punktem całej tej części, co też z jednej strony nie składało się na to, żeby to było wystarczające na zrobienie całej części, wcale nie było też na całą część. I teraz troszkę jest właśnie takich rzeczy wrzucanych. Takie jest odczucie troszeczkę moje, jak czasami jest jakiś serial, który jest dobry i fajnie poszedł, ale większość takich wątków, od których zaczynaliśmy, już została pozamykana, więc twórcy serialu muszą po prostu powymyślać jakieś rzeczy nagle z kosmosu, żeby to móc ciągnąć dalej i żeby dalej nagrywać i mieć oglądalność i nie wychodzi to za dobrze. I tak po prostu mam wrażenie, że jest akurat z tą książką. Niespecjalnie mi się po prostu podoba. W sensie dalej uwielbiam większość postaci, też nie wszystkich. Dalej uwielbiam większość postaci, ale cała historia no już jest niekoniecznie. Za to zabrałam się troszeczkę więcej za Sarah Waters i właśnie za Ścianą. Natomiast jestem na 66 stronie i wygląda jakbym nie ruszyła się w ogóle. Ale jest fajnie napisana i czyta się to przyjemnie, więc na pewno będę sobie ją w najbliższym czasie również kontynuować i obym ją skończyła w tym miesiącu. Ale też całkiem spontanicznie zaczęłam sobie słuchać również w audio Niespokojnych Ludzi. Jak zobaczyłam, przepraszam, jak zobaczyłam, że jest audiobook i że jeszcze jest on w miarę krótki, no to sobie po prostu puściłam tak na próbę trochę. I nie wiem nawet w którym momencie ja jestem, natomiast przesłuchałam tak, nie wiem, no mniej niż 1/5 książki na pewno. Jest wybitnie irytująca, w sensie to jest po prostu niewiarygodne. Historia zaczyna się od napaści jakiejś osoby na bank, tak poniekąd napaści na bank, które nie wychodzi za dobrze, więc ta osoba ucieka i trzyma zakładników. I jakby to jest zaczątek historii, a potem mamy policjantów, którzy prowadzą śledztwo w tej sprawie. I tutaj po prostu każdy, kto się pojawia, w sensie na razie były dwie takie szczególne jednostki do momentu, gdzie ja to słuchałam, ale
po prostu te dwie osoby kontra ci policjanci, to jest po prostu coś niewiarygodnego. W sensie mam wrażenie, że tutaj każdy poza policjantami jest głupi, jest jakimś po prostu idiotą i coś ma nie tak z głową, naprawdę. Bo z jednej strony można to jakimś szokiem tłumaczyć, ale agentka nieruchomości, która tutaj też na początku jest i rozmawia z policjantami, to ona jakby zachowuje się jak robot, który ma wpojone, żeby od razu prezentować, że jest agentką nieruchomości od tego i od tego, i to nie jest nawet kwestia jakiegoś takiego szoku i traumy, bo nie wiem, czy to jest spoiler, to chyba nie jest spoiler, to jest bardzo mała rzecz. Ona myślała, że na przykład broń, którą ta osoba napadająca miała, jest zabawką, więc ona jakby nie wierzyła w powagę sytuacji, a jednocześnie zachowuje się, jakby ktoś jej klepki poprzestawiał i jakby była wyłącznie zaprogramowana na bycie agentką nieruchomości i wali po prostu, ma takie, wiecie, te teksty po prostu jak jakaś automatyczna sekretarka. I no nie wiem, no to jest tak durne. Potem jeszcze jest bankierka, która jest taką wredną gówniarą. Ja tak nienawidzę. Tak nienawidzę przedrzeźniania. To jest po prostu jedna z najgorszych, najbardziej drażniących rzeczy na świecie. I jak mam przedrzeźnianie w książce i jeszcze słucham tego w audio, to jest tragedia. Jest taka strasznie irytująca ta książka. Ma momenty, które są ciekawe i one dotyczą właśnie policjantów i ich jakby życia właśnie takich prywatnych bardziej kwestii. I to jest najciekawsze póki co, ale za każdym razem jak po prostu rozmawiają z kimś zaangażowanym w sprawę, to ja mam ochotę po prostu przebić sobie błony bębenkowe, żeby tego nie słuchać. Bo to jest dramat, po prostu strasznie irytujące i ja nie wiem jak to będzie dalej. Jestem póki co troszeczkę zniechęcona do tej książki. Ale zobaczymy, no zobaczymy jak to będzie. Może nie powinnam tego właśnie słuchać w audiobooku, tylko po prostu sobie ją doczytać. Zastanowię się nad tym. Natomiast, no tak. To w sumie tyle, co chciałam wam powiedzieć na koniec tego filmu. W momencie, kiedy oglądacie tego vloga, a przynajmniej kiedy ja puszczam tego vloga, ja jestem w trakcie maratonu i czytania również, więc na vloga z maratonu również się szykujcie jak najbardziej. Mam nadzieję, że bierzecie ze mną udział w nim, a jak nie, to no to trudno, no to innym razem może. Natomiast ja jestem mega podekscytowana już na niego, więc tak, to by było tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał i że kolejne również będziecie chcieli ewentualne vlogi oglądać. I co? I widzimy się po prostu w następnych filmach, także do zobaczenia. Do pa!